Szczęść Boże. Dzisiaj chciałbym troszeczkę o upadkach powiedzieć. Czyli przede wszystkim, jeżeli człowiek jest na drodze z Bogiem, trwa w sakramentach, modli się codziennie, wtedy jest cały czas przy Bogu. Czyli wtedy dokładnie tu chcę powiedzieć, że nie chcę grzeszyć. Czyli to już jest ta dobra wskazówka, którą chciałem pokazać. Nie chcę grzeszyć. Zaś upada, czyli mimo to, że nie chce, czyli jest słaby, dokładnie, bo upada. Czyli o to chodzi w upadkach, że nie chce się po prostu przykładowo awantury zrobić. Przykładowo jest jakaś awantura z żoną. Żona później będzie zapłakana i się tego żałuje. Później się żałuje, że się nie powstrzymało, bo się było za słabym. Czyli tak może być. Może być z nieczystością, czyli może też człowiek walczyć, może odpychać to godzinami przykładowo. Czy to też jest walka. Ale może upaść w pewnym momencie, bo jest za słaby dokładnie. I teraz dlaczego tak się dzieje? Czyli pierwsze to, że jest słaby, czyli często, tak ja tutaj to opisałem na przykładzie oczywiście swojego doświadczenia. Często Bóg może dopuszczać do nas upadki, czyli mogą te upadki być dopuszczone. I teraz po co? Po to, żebyśmy upadli i zobaczyli swoją słabość. Czyli dokładnie, żebyśmy zobaczyli, że jesteśmy słabi, że jesteśmy tylko ludźmi, że jesteśmy tylko narzędziami w rękach Boga. To bym dodał nawet, że jesteśmy tylko prochem. No i dalej, a dokładnie, czyli żebyśmy zobaczyli to, że bez Boga nie jesteśmy w stanie wygrać, nie jesteśmy w stanie ostać się na nogach. Nie jesteśmy w stanie pójść dalej, czyli podnieść się bez Boga, też nie jesteśmy w stanie i pójść dalej. Czyli wszystko, co czynimy, to nie my czynimy. Czyli po upadku to bardzo wyraźnie może być nam pokazane. Możemy to odczuć, możemy mieć wewnętrzne przekonanie, że tak jest właśnie, czyli dokładnie tak, że wszystko, co czynimy, to nie my czynimy, ale czynimy to dzięki łasce Bożej. Wszystko, co posiadamy, czyli wszystko, co posiadamy, czyli ja to też w ten sposób widzę, jest łaską Bożą. Wszystkie umiejętności, zdolności, wytrwałość, na przykład w nauce, warunki do nauki, do tego, żeby mieć w przyszłości dobry zawód. Czyli to jest wszystko łaska Boża. Czyli to jest bardzo widoczne, kiedy się upadnie. I dalej, upadki pokazują nam, że wszystko, co posiadamy, jest łaską Bożą. I bez tej łaski nie mielibyśmy nic. Czyli dokładnie ja tak widzę. Nie mielibyśmy nic. Czasami Bóg może chcieć dokonać przez nas czegoś wielkiego, czyli jakiegoś dzieła wielkiego może chcieć przez nas dokonać. Może to być nawet jakieś mniejsze dzieło. Możemy być jakimiś przykładowo rekolekcjonistami, możemy prowadzić jakieś rekolekcje i tam są też później uzdrowienia na tych rekolekcjach, uwolnienia są na tych rekolekcjach, czyli są jakieś dzieła, Bóg przez nasze ręce dokładnie chce jakichś dzieł i to są duże dzieła, po prostu dokonać. Czyli dlatego też mogą być dopuszczone upadki do człowieka, by on sam widział, że jest prochem i bez Boga nic nie może. Kiedy ktoś upada i cierpi, to taki upadek, po takim upadku, którego się nie chce, to się cierpi. Czyli jak wymieniłem na początku, to kłótnie z żoną, kiedy jest awantura i kiedy rzeczywiście można ją poranić mocno, wtedy ona płacze, to wtedy
mąż też cierpi, jeżeli widzi, że nie chciał tego i tak dalej, i o przeprasza, też tego żałuje, ma ten ból w sercu dokładnie, że zrobił coś złego. Czyli to też jest cierpienie męża, czyli zrobił coś, czego nie chciał. Czyli to jest też ta słabość. Kiedy ktoś upada i cierpi, widzi, że jest słaby. Czyli widzi to. I teraz też, co to daje jeszcze? I chroni go to przed popadnięciem w pychę dokładnie. Czyli jeżeli widzi człowiek, że jest słaby, jeżeli widzi, że wszystko, co ma, wszystko, co czyni, to jest łaską Bożą. I cokolwiek robi, pisze, mówi, to Bóg przez jego ręce działa. Nie on, tylko Bóg. I bez Boga on by nic nie zrobił. Nic. Kompletnie nic by nie napisał. Nic by nie zrobił. Czyli to, jeżeli widzi, właśnie dzięki tym słabościom, dzięki tym upadkom, czyli to go dokładnie chroni przed popadnięciem w pychę, żeby to on sobie sam Bożych dzieł nie przypisywał jako swoje zasługi, dokładnie. Tylko żeby widział, że wszystko jest łaską Bożą, nic nie jest jego, wszystko jest łaską Bożą. Ale żeby wiedział, że wszystko, co czyni, to z łaski Bożej, bo sam jest tylko prochem. Czyli dokładnie ja to tak widzę. I żeby mógł dostrzec, tutaj też napisałem, tych swoich najmniejszych jako braci, którzy czegoś nie posiadają lub nie mają. Przykładowo to, czym on się zajmuje, on jest rekolekcjonistą i tu, kiedy on jest proszony o jakąś pomoc, to po prostu jak najbardziej ten najmniejszy jest najważniejszy. Czyli temu najmniejszemu jak najbardziej trzeba pomóc, trzeba dostrzec w niego brata. Czyli dokładnie to pokazują upadki. Że chodzi o to, żeby nie pominąć, nie zostawić, nie być obojętnym, bo ja jestem ten wielki, przykładowo rekolekcjonista, mnie wszyscy słuchają, biją mi też brawo, bo to jest wielka pomyłka, bo tu już jak ja wcześniej powiedziałem, że to wszystko jest łaską Bożą i jeżeli to jest łaską Bożą, to bez tej łaski by nie było nic, zaś ten najmniejszy, jeżeli przyjdzie i poprosi o pomoc, to jak najbardziej trzeba jego przede wszystkim potraktować jako brata. No i oczywiście mu pomóc, czyli ja to tak widzę. Tutaj jeszcze napisałem takie ostatnie zdanie, bo oni nie są gorsi, czyli ci najmniejsi, tylko są najmniejsi i im trzeba pomagać. O tym króciutko się dzielę z Panem Bogiem.